Na pokaz zaprasza marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber. Reżyser filmowy, dokumentalista nieczęsto ma okazję zrealizować zupełnie wyjątkowy film, który już w chwili powstawania staje się sam w sobie zabytkiem historycznym. Coś takiego doświadczył Maciej Drygas w początku lat 90. transformacji ustrojowej w Polsce. Zrealizował film Usłyszcie mój krzyk, opowiadający o tragicznym proteście Ryszarda Siwca, księgowego z Przemyśla, byłego żołnierza Armii Krajowej. Dokonał on manifestacyjnego protestu, samospalenia na stadionie dziesięciolecia w Warszawie w czasie uroczystości dożynkowych w obecności pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Władysława Gomułki, wielu dostojników państwowych, ale także zagranicznych dyplomatów i zagranicznych dziennikarzy. Nikt nie zauważył, a w każdym razie tak przez lata mówiono, samo podpalenia się Ryszarda Siwca. Oblał się benzyną i podpalił się. Uroczystości dożynkowych nie przerwano. Operator Polskiej Kroniki Filmowej nakręcił króciutki, 7-sekundowy, właściwie mig, takie błyśnięcie obrazujące płonącego Siwca. Uroczystości dobrnęły do końca, tańce, śpiewy, wieniec dla gospodarza. Siwiec, dzisiaj to wiemy dzięki materiałom filmowym z Archiwum Służb Bezpieczeństwa przechowywanych w Instytucie Pamięci Narodowej, biegał w kółko, oblany płonącą benzyną. Wokół niego, wśród ławek, rzędów ławek, zrobiło się koło o średnicy kilkunastu metrów. Dookoła stali ludzie, patrzyli, słyszeli, widzieli. Milicjanci i strażacy próbowali go gasić marynarkami. Gdy w końcu ugaszono na nim ogień, wzięli go pod ręce, to straszne, i odprowadzili nie do karetki pogotowia, do cywilnego samochodu Służby Bezpieczeństwa Warszawy 203. Został przewieziony do szpitala Przemienienia Pańskiego w Warszawie na Pradze, gdzie zmarł 12 września. Miałem okazję rozmawiać kiedyś z chirurgiem plastycznym, już nieżyjącym. Zapytałem go wprost. Gdyby Siwiec mógł być ratowany jak prezydent Stanów Zjednoczonych, jakie miałby we wrześniu 1968 roku szanse na przeżycie? Odpowiedź była żadna. A jakie szanse miałby dzisiaj, gdyby go tak ratować? Najwyżej 10%. Ta tragiczna, męczeńska śmierć nie poszła na marne. Ryszard Siwiec został uhonorowany pośmiertnie i w Polsce, i w Republice Czeskiej. Ten film oczywiście o tym już nie mówi. Mówi o samym proteście i o tym, co nastąpiło w ostatnich godzinach życia Ryszarda Siwca. To bardzo ważne źródło, to piękny i mądry film.